Dzień dobry, witam. Siemano. Czwarteczek. Mikro. Wiem, że mikro było wyłączone. Wiem. Nic nie gadałem akurat. Cześć Mirek, cześć Paweleno, cześć Filip, Kacperek. Siema Tomasz Grykien. Wszystko jest. Widzę, że tutaj YouTube już nawet coś kradnie od Twitcha. Jakieś klipy można robić. Sorry, siema Czeku, że Eurotrack, wiem, że miesiąc Ameryki, ale skorzystamy sobie z okazji tej, że aktualizacja wjechała na 1.4.1 już oficjalnie, umiera Trackers MP, bo wpada tryb konwój, Paweleno Gaming, czas odstawić farmę na bok, mówisz? Te klipy, nie wiem jeszcze o co z tym chodzi. To są do jakichś, no nie wiesz co to są klipy? No skróty jakichś ciekawych momentów z live'a, które wycinasz. Trackers MP. Na pewno dzisiaj okaże się post, tak jak przy Amerykanie ostatnio, czyli we wtorek, że nie jest wspierana wersja i musicie sobie wersję cofnąć, no. O co tu chodzi? Jak tam uszkodzenia? Matko Boska, 20 ileś procent. Trzeba na warsztat jechać. A może nie pojadę, może się tepnę przy pomocy holownika. Siema Alex.pl. Cześć Kamil, 1-2-2. Ja niestety w robocie, Mirek. A to na weekend może, Mirek, coś ogarniemy. Jakieś wspólne trasę. Mówi się, chyba szykuje weekend też wolny, chociaż Master Track w tym tygodniu. Serwis. Wczoraj w ATS jeździłem na konwój z kimś, powiem, że fajnie, to lepsze niż Trackers MP, no. A jest dany moment, wybierasz, wycinasz, nadajesz chatu i wstawiasz, czyli tak jak na Twitchu, no. Czyli podpierdolone, z Twitcha. Czekaj, gdzie tu zapłon był? Nie chcę za dużej trasy brać też, no bo do pracy idę. Więc tak gdzieś po Hiszpanii tutaj se polatać. Coś się ogarnie, zobaczymy. No, oka trasa, no tak, na pewno, no. Już pojechałeś, ale fajnie, no. Do Malmo, do Szwecji, 3000 km następne, Bruksela.
1900. La Rochelle we Francji. 1100. Ja niestety nie wbiję, bo za 20 minutek będę musiał spadać. No zobaczymy, czy ktoś wejdzie, czy nie. Jak nie, to se sam pojeżdżę. Wybrano cel podróży. Nie wiem, gdzie mnie te paski w ogóle poznikały. Skąd jadę, dokąd jadę. To kończę z Tracker SMP. No a po co masz teraz montować Tracker SMP, jak masz teraz opcję w grze? Siema, Tomek Cyjerowski. Teraz ty jesteś hostem, ty jesteś moderatorem, ty możesz banować kogoś i sobie na swoich zasadach jeździć, a nie tam jakiś regulamin. Skręć w lewo. Dalej jest max 8 osób, bo nawet nie zwróciłem uwagi na to. Tak, dalej jest 8 osób. Spokojnie, to dopiero wystartowało, przygotuj Filip, się kurwa. Do skrętu w lewo. Skręć ekranu w lewo. Coś tam V39. O. O, widziałeś? Właśnie o to mi chodzi, że mi to gdzieś pouciekało. I teraz muszę, kurwa, to ustawiać. A nie wiem, gdzie nawet miałem tego overlaya swojego. To nie ten. No bardzo dobra robota. Snoop Dogg. Gitti, tak może zostać. Teraz jesteś bogiem. Na panem lordem ta swojego serwera. Wszystko mi się poprzestawiało. To nie. Ja wiem, gdzie to było teraz. Tu kilometry. Tu jest to. To jest towar. Kilometry do. Ale się wszystko poprzestawiało. Miasto docelowe. Z miasta. Tu. O, cicho znalazłem. Teraz poukładać to ładnie. Chwila, bo mam problemy. Trafieniem. O. Towar. No bardzo dobra robota. Locksting, dzięki za followa. Wszystko? To trochę niżej. Będzie. Lux.
Siema Kawol. No, teraz jesteś panem, dobra. Fajny ten konwój, ale dziś śmigam w ETS-ie. Ktoś wejdzie pewnie jak na ATS-a wczoraj. Szkoda, że znajomi ze Steam nie chcą jeździć. To zaraz pewnie twój serwer na konwój zobaczy, Tomasz Grykie. No pewnie tak, pewne rzeczy trzeba będzie ze skani usunąć, żeby śmigać w konwoju. Babaksu, dawno mnie nie było na twoim live, bo znalazłem psa przywiązanego do drzewa. Wow. Siema, grasz na swoim hoście? No tak, Locksting. Gram na swoim. Dobra. Wszystko poustawiane, przywrócone. Jak można zagrać? Trzeba mieć najnowszą wersję. Wersję gry 1.4.1. Wchodzisz w zakładkę konwoje, szukasz serwera Mabaxa, wpisujesz hasło 0987. Na możesz rundzie dołączyć. Jedź trzecim zjazdem. Siema Łukasz. Trzymaj się prawej strony. No i DLC Iberia wymagane, bo ja jestem teraz na Iberii. Nie wiem. Trzymaj się ciężki lewej ten strony. Poranek ci powiem, bo kurwa do pracy trzeba iść. Zaraz się to biego wyłączę, bo widzę, że kurwa ułom nie działa. Trzymaj się prawej strony. Chyba, że się ogarnie zaraz. Jaka nazwa? A ty masz problem ze słuchaniem? Ja nie będę się powtarzał 15 Trzymaj razy. Się lewej strony. A jakbyś pomyślał, to byś sam sobie znalazł. Także już możesz być spalony u mnie. Znów będę musiał mapę na 100% robić. Ale kurwa nie wiem, o co tu chodzi, czemu trackbook na czerwono się świeci. Nie wiem, ktoś ma jeszcze ten problem? Aktualizacja jest najświeższa jaka mam i cały czas mam tryb offline. Siema Wiktor. Ej Mabek, to żeby zrobić ten konwój, to trzeba mieć tą wersję nową, tak, tak. Trzymaj się lewej strony. Ustaw sobie na Steamie, w zakładce na ETS-ie, jak prawym sobie klikniesz właściwości, wchodzisz w zakładkę beta i tam musisz dać brak. Brak anulowania udziału w betach. I się pobiera najnowsza wersja. Trzymaj się lewej strony. Nie wiem, powiedziałem chłopu serwer, powiedziałem mu hasło, on się dalej pyta. Siema Lucjusz, u mnie był na czerwono i teraz jest normalnie, cześć. A to nie wiem, może oni znów coś robią u siebie, jak to było przy ATS-ie. O. Jak coś ma baksu, to zaraz dołączyć mój kuzyn Gargamel na Liwa. I co Tomek, co mnie to obchodzi? Jak twój kuzyn dołącza, to dostanie zaraz bana. Albo ty dostaniesz. Siema z Kubany. Na rundzie zjedź drugim zjazdem. Ciebie działa normalnie. Ja mam tryb offline właśnie w trackbooku. Na czerwono. Nie wiem, restartowałem trackbooka i dalej to samo. Zjedź z ronda. Ja powinien liczyć kilometry. Siema Coxpel. Ile tam do celu, bo nawet nie widzę. Buongiorno RTC. Bardziej bym na farmie posiedział, no ale dawno też w ETS-a nie grałem. Można coś pośmigać. Chwileczkę.
Jak tydzień mija, majster? Co? Jak ma mijać? Wczoraj byłem w tym tygodniu pierwszy raz w pracy. Dzisiaj też idę do pracy. Drugi dzień będzie w pracy. Zapowiada się, że... Zjedź pierwszym zjazdem. Że od jutra będę miał znowu wolne do poniedziałku. Zjedź z ronda. Wczoraj też był offline. O. Ja na trackbooku jak odpalam, też mam na czerwono, ale liczy kilometry, także nie ma co się bać chyba, co nie? Pogoda sprzyjała ci wczoraj? O kurwa! No wieczorem grzmiało u nas. Wieczorem coś tam strzelało, ale i tak przeszło bokiem. Jak droga, jadę dopiero po towar, więc nie wiem co ma być na drodze. Kolejna trasa za nami, oby więcej takich. Ty do tyłu, wsteczny. Szerokości, no dzięki, Paweleno. Znaleziono sygnał GPS. System gotowy do pracy. Włączę sobie ostrzegawcze. No jeszcze chwilę poczekam, jak ktoś to się może dołączyć, to będzie miał ten sam towar co ja. A jak nie, to jadę sam, bo nie mam czasu. Chciałbym coś sobie przejechać. Więc jeszcze chwilę sobie postoję. A z uwagi na to, że idę do pracy na 14, to nie mam za dużo zbytnio czasu. Więc się szybko zastanawiać, czy ktoś chce, czy nie. Bo jak nie, to ruszam w drogę. Przy okazji sobie odpalę wariata. Zmrożonego Tigera. Co by się obudzić. O. Ech. No to wiadoma sprawa. Tam koło ciebie, Filip, to nic nie strzelało chyba. Siema Cezar, witam pana. Kopelat. Może sesję pokażę dla w ogóle niewiedzących, jak się sesja nazywa. Tu jest moja sesja. Cześć Łukasz Games. Od razu ile serwerów się pokazało, możecie zobaczyć. Popatrz co tu się dzieje i Tracker SMP w tym momencie przestaje istnieć. Tutaj widzę, że nawet koledzy pełne sesje mają. Po 1 na 8, 3 na 4. No i stało się. Plichciak, dzięki za suba. Gdzie jesteś w ETS-ie? Gdzieś w Hiszpanii jestem, Mario. A Koruna, nawet masz napisane na dole. Zit Live, siema. Stałeś, Ilzara? I co, Zara? SCS Logistik. Szymon Polska. Ale pewnie też na Amerykanie też ludzie jeżdżą. W Amerykana też trzeba będzie pograć któregoś razu. Mati niepołączony. O, był Mati i nie ma Matiego. A gdzie ten Mati? Nie masz DLC? A, no to widzisz. Wejdziesz na serwer, ale nie będziesz tutaj ze mną. Takie uroki są tego. Siema, pozdrowisz Tomek? Siema, pozdrawiam cię. Witam cię serdecznie. Czwartkowy poranek. Wariacie. Dobra. Nikt nie chce jechać, jadę sam. Przepalam babkę. Babka już ma 848 tysięcy na zegarze. Także lecimy do miliona. Gruba bańka może wpadnie. Nie jest publiczna beta. Czytaj tytuł
kurwa live'a, kolego Kawol. Czytanie ze zrozumieniem nie boli. Zapraszam do czytania, kurwa, wszystkich tytułów live'a i oczywiście opis zaglądać. A nie jakieś pierdoły będziesz się mnie tu pytał i mnie denerwował. Na ciulia to piszę, wypisuję. Jak i tak ktoś na to nie patrzy w ogóle. Przedwczoraj z Mirkiem jeździliśmy na ATS-ie, to też trochę serwerów stało, no. Kurwa, dalej gamonie nie potrafią czytać normalnie. Po co do szkoły się chodzi? Co? Jak ty pójdziesz na jakiś egzamin, to co, też będziesz się pani pytał, jaka jest odpowiedź na zadanie? Później robotę znajdź, kurwa. Papiery też będziesz wszystkie podpisywał. Na rundzie zjedź drugim zjazdem. Pożyczkę ktoś ci podsunie. Podrączkę podpiszesz, bo nawet czytać ci się nie będzie chciało, co tam jest napisane. Dzisiaj aktywowali do Euro Truck Simulator. Od wtorku jest dostępna oficjalna wersja w American Truck Simulator. Dzisiaj wieczorem tak samo jest stream SCS-ów o godzinie 18, więc chyba się będzie można do nich przyłączyć na serwer, ale może być ciężko z dołączeniem, żeby pojeździć tam z Nemiro, chyba że będzie znowu jakaś sesja zamknięta. Kurwa, zamknij te okna, bo jakieś ciapciągi tu jeżdżą. Już wakacje chyba się nudzą, o. Od 2 lat są wakacje. Co ma być? Ponoć promoc ponad ma być pod wersję? Co ty piszesz w ogóle? Zit live. Czytanie ze zrozumieniem, jak dadzą ci akt, to podpiszesz, no chopie. Oj, Pawełku, ty się też nie wymądrzaj, Pawełku. Bo bym się kłócił z tobą. Na rundzie zjedź drugim zjazdem. Już się za dorosłego uważasz, widzę. Gargamel 45. Co to za Gargamel jakiś? Zjedź z ronda. Trzymaj się lewej strony. Trzymie się. A w jakie jeszcze gry grasz? Sobie sprawdź na kanale. Do skrętu w prawo. W różne gry gram, na które mam czas, Tomeczku. Skręć w prawo. Widzę, że z multikonta piszesz, panie Gargamel, więc zaraz się pożegnamy. Mnie tutaj takich botów nie trzeba. I dziękujemy za uwagę. O, jest pieseł. Siema pieseł, coś tam widziałem, działałeś na farmie, no. Chyba że na swojej działasz coś w farmie. Mod na te ręce nie działa na 1.4.1, a skąd mogę wiedzieć, Wiktor, co? Czy ja jeżdżę na ręcach? Czy mody działają? Na trybie 1.41 konwój? Wróżka jestem, wróżbita Maciej? Zapewne działają. Ale odkąd jest tryb konwój, to ja nie jeżdżę na modach. Wszystkie mody mam wyłączone. Na dedyku, a spoko. Miałem wchodzić, ale że włączyli tu Eurotraka, no to... to pojeżdżę. Będę miał więcej czasu, to posiedzimy dłużej. Bo tak na farmę, co, ja bym wszedł 2 godzinki i by było po farmieniu. Tak tu se zrobię 1-2 trasy i mogę iść do roboty, a... jak się okaże, że jutro będę siedział w domu, no to jutro... pół dnia Trzymaj będę na pewno na farmie. Kurbo, ocalał! Łukasz Games. 10 zł. Miłego dnia życzę ci, Mabaksu. A dziękuję, Łukasz Games. Tylko sorry, że się nie pokazał komunikat na ekranie. Dara, odświeżę. Kurwa, dychom zajebał. To wariat. Szalony. Łukasz Games. Matko, jak pijany jeżdżę.
I dniówka zarobiona, tak, dniówka zarobiona. Ja wczoraj nic w pracy nie robiłem, przez 6 godzin, tam jest dniówka zarobiona. Chwila, chwila, kurwa, panie, czekaj pan. Kurwa, donate'a muszę odświeżyć, bo się nie pokazał. Cejrowski widzę, że został już wyjaśniony, chociaż nawet nie widziałem, co pisał. I dobrze, że nie widziałem. Kurwa, moderacja dzisiaj działa, nie może być. Chyba jakieś nagrody trzeba rozdawać. Który to taki? Pieseł działa. Jakbyś słuchał, co mówi, to byś wiedział. Dobrze, że nie widziałem tego, co on napisał, ci powiem, bo to jest dramat, naprawdę niektóre komentarze to jest dramat. Oni żyją, no. Trzymaj się lewej strony. Cały czas pada, już mi się mniej opłaca kopać, co? Co ty piszesz teraz o jakichś bitcoinach, Paweł? Przecież ty nie kopiesz nawet bitcoinów, przecież ty za młody jesteś na jakieś bitcoiny. Kurwa, gdzie tu się zaloguje? Jest? Panel użytkownika. Który to był? Łukasz Games. Kurbo, ocalał. Łukasz Games, 10 zł. Miłego dnia życzę ci, Mabaksu. Na laptopie kopię, no laptopami też można kopać, ale tych laptopów to trzeba mieć kurwa z 30, to coś ukopiesz. Ten tu pisze o bitcoinach, nie wiem, gramy w Eurotracka, on o bitcoinach będzie pisał. Snoop Dogg siema. Cześć Jakub Royal, witam. Siema Mularski, witam. Pytał się, czemu jego kuzyn Gargamela ukryłeś, jakbyś komuś to wiedzy potrzebne było. To jeszcze Cejrowskiego też można ukryć, nie wiem. Cześć Zamsus, o, jest pan kombajnista, widzę na live'ie. Muckarnie żeś, kurwa, zapchał wczoraj. Kurbo, ocalał. Łukasz Games, 10 zł. Nic się nie stało. Patrz, znowu się nie pokazał. Nie wiem, te tipli to kurwa mnie wykończy. Ale dziękuję bardzo jeszcze raz, Łukasz Games. Kurbo, ocalał. Łukasz Games, 10 zł. Nic się nie stało. A ty, Kawol, dalej na wakacjach? Stronę, a na plaży? Zjedź w prawo. 2 godziny, pół hektara koszone, ale dzisiaj wolne chyba, nie ma co kosić na razie, o. Co poradzisz, no panie Zamsos, no? To se odpoczniesz chociaż dzisiaj. Ja dzisiaj do pracy jeszcze idę, ale się może okazać, że będę miał jutro wolne. Fajnie by było, ja bym nie narzekał w domu se posiedzieć znowu weekend. Może jakiś tam sobota, niedziela. Ktoś jedzie na Master Trucka, to bym się zabrał, bo mnie się z kolegą Bartkiem nie chce jechać i siedzieć tam 3 dni, a na to wygląda, że dzisiaj Bartek już tam będzie. Numer 200 coś tam ma i swoim klamotem będzie stał na stoisku z wichotami. Poczywam, jutro jadę do domu już. O. No już się kończy, ale gdzieś pewnie jeszcze wyruszysz chyba na wakacje. Jeszcze trochę czasu jest. Ale leci to, leci. U was też takie burze, u mnie aktualnie się kończą chwilowo. A wczoraj Katowice też zalewało. Tomasz Antonow, a co będziesz? A co to za pytanie, Tomek Antonow? Co to za pytanie? Będziesz kasował live'a czy nie? Czy będzie zapis? Oglądasz teraz, to oglądaj. Nie chce ci się oglądać, to se przyjdziesz później se pooglądasz, jak będzie zapis. U mnie grad był przed chwilą, o. Pan Chujowicz, witam. No wiesz, byłem, ale i tak skręciło i słońce zaszło. I pranie spadło, nieźle wyszło. To co do bitcoina. Siema, majster szerokości, witam. Panie Chujowicz. Wczoraj coś chwilę u mnie popadało, przygrzmiało i poszło dalej.
U nas tutaj tylko postraszyło. Bardziej ludzie mieli gdzieś tam zgorzelec, przerąbane Przemków, Szprotawa i gdzieś tam poszło to na Zieloną Górę. A u nas to tylko się błyskało, ale fajnie to wyglądało, jak wieczorem do domu wracałem. W oddali takie pieruny siarczyste, ogniste. No a tam na Małopolsce właśnie zapowiadali, że jakieś grady miały być wczoraj kilkucentymetrowe nawet. Krz, witam, siema, bez odbioru. Teraz jadę w kierunku Częstochowy i drzew nałamane w ciulo. Dzwoniłem do mechanika, głowica do Audi jeszcze nie wróciła, a już tydzień, o. Może chłop czasu nie ma. Tyle zleceń. Ale leci już zara 11, matko boska. Było ostrzeżenie, że ma przejść przez Dolny Śląsk i poszło na Małopolskie, jak się dzieje ostatnimi czasy. Ale to takie dwa fronty szły wczoraj. Bo tam przez Małopolskę, Łódzkie, po południu przecież tam w Łódzkim szalało. Jak w robocie byłem. Wieczorem dopiero gdzieś tutaj koło nas. Już kombajny na pola wjeżdżają i za chwilę muszą zjeżdżać, bo coś się dzieje. Czas leci, no już kurwa mamy 15 dzisiaj lipca. Dobra, wpadnę później jeszcze, Łukasz. No wpaść, to do 12 możesz wpaść, bo później już mnie nie będzie, panie Łukaszu. I dziękuję jeszcze raz za wsparcie. Siemano kolano. Lipca i u mnie nic nie ruszyło. U mnie tak samo tu cisza, no. Nawet po drodze przecież do pracy jadę, to też wszystko stoi na polach. Nie ma warunków nawet, no. Na wjeżdżanie. Rzepaki jeszcze zielone. Jęczmień, kurwa, cały czas też dojrzewa, no. Lepiej chyba się muci. Tak jak ktoś tam Jokera oglądał, że też chyba będą czekać z tym jęczmieniem, bo bizon nie daje rady mucić jęczmienia. Wczoraj pięciu chłopa bizona pomagało odpychać. Taki Antek przybiegł, że na policję dzwonił, bo papierosy palą. I się spali wieś, kurwa, na polu. O, ja pierdzielę. Tragedia jakaś tam narodowa u was w regionie. Pokaż skanie w środku i na zewnątrz. Co ty chcesz tu oglądać? No, to co widzisz, to widzisz, a z zewnątrz wygląda tak, babina moja. Dawać, policjanty. American Truck, jakie DLC polecasz, bo mam 15 zł, jak będę miał z 20 zł. PaySafe Carda, Utah, Washington, weź se Washington se weź. U mnie to już koszą, tam gdzie mieszkam czasami w weekend mogę jechać na żniwa, o. Twoja skania wygląda jak moja, mojego wujka, o. U nas jest 500 hektarów skoszone. 500? A skąd żeś się na to pieniądze wzięli, na te 500 hektarów? Złodzieje jedne. W moich rejonach w rzepakach to tylko gdzie niegdzie jeszcze zielony, a jęczmienie i inne zboża już do koszenia. Kurbo! Ocalał! XXSKUBANY30X 30 zł. O kurwa, pozdrawiam skubany? I szerokość. Skubany? Kurbo! Ocalał! XXSKUBANY30X 30 zł. Pozdrawiam i szerokość. Ale zajebał monetą. Dzięki, skubany! Pozdrawiam. Kurwa. Grosza nie szczędził, widzę. Nie wiem, te tipli muszę ogarnąć, bo kurwa denerwuje mnie to, muszę odświeżać tutaj. Słychać, a nie widać. Bo już 50 cebulionów zarobiłeś, widziałeś, kurwa?
35 minut live'a, 50 cebulionów zarobiłem. No jest na fajki, na weekend, na piwko. No, 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 kurwa. Panie, dzięki, życie mi, kurwa, ulepszyłeś, skubany. Tak, ale policz sobie podatek od tego i o, i 25 będzie dla ciebie. Słoma zielona, zielona miejscami w spodzie, o. Czyli jeszcze trochę, no ale widzisz. Takie kurwa warunki. Co region, to całkiem inna sytuacja. Siema Wiktor, witam. Trzymaj się lewej strony. Tam gdzieś Szoko prawie kurwa kombajny zakopuje. Widziałem. Też na polu. W tym roku dużo miotły i ciężko będzie kosić. W ogóle taka jakość tych zbóż taka, dużo osób właśnie kurwa narzeka. Duże no słońce nie było. Pchliciak. Dzięki za followa. Szkoda, że nie ma na konsolę ETS-a 2. Może w przyszłości będzie, panie Snoop Dogg. Spokojnie, gra się rozwija, więc jak dojdzie do takiego poziomu, że będzie picuś glancuś na PC-cie, to i trafi na konsolę i wtedy nawet będą konsolowcy zadowoleni. No ale po powodzenia z kupywaniem wszystkich gadżetów, DLC-ków na konsoli. Bo chyba nikt nie będzie na podstawce jeździł. Ale póki co tylko i wyłącznie PC-ty, Steam. Ja to na razie czekam i chcę gdzieś przyjanuszować, no jakieś tą kolekcjonerkę do farminga już bym sobie zamówił. Ale najtańsza to 309 zł na razie. Będziesz na Master Tracku? No właśnie nie wiem, Wiktor. Jeszcze muszę do jednego kolegi napisać, czy jedzie. To bym się zabrał. Na razie Barry do mnie wczoraj pisał, czy jadę, czy nie. Tylko że Barry dzisiaj już chyba będzie stał na Master Tracku, bo on tam swoją ciężarówką jedzie. Nawet gdzieś tam dodawał wczoraj relacje u siebie na Facebooku z numerem zgłoszeniowym z Master Tracka. I zdjęcie swojego Volvo też robił, jak wygląda. Ja się nie wybieram, za daleko trochę, może za rok bardziej. Wiktor coś tam niby chce jechać chyba, co? A Wiktor ma w ogóle, Wiktor 500 ileś kilometrów? Prawie 600 na Master Tracka. Ja też nie wiem, bo auto u mechanika, a poza tym 520 kilometrów troszkę dużo samemu jechać, no właśnie. Kawał drogi. A najlepiej by ci się opłacało jechać tam na 3 dni, no. Chyba że tak chcesz się przejechać, kurwa. Tauzena se machnąć, posiedzieć parę godzin i pooglądać ciężarówki, co nie? Mi się by to nie widziało, ja mam bliżej, więc... Ja tam półtorej godziny i jestem na Master Tracku. Ja planuję kupić, jak znajdę w jakimś sklepie ATS-a, edycję kolekcjonerską. No to nie wiem, czy znajdziesz. Właśnie ja też mam 500 km i mam słabo samemu i fura u mechanika. Ale od taty bym mógł wziąć. No jest kilometraż, no. Tauzena se machniesz i co, posiedzisz 4 godziny? Później po nocach nawet jakbyś miał wracać do domu, albo byś spał gdzieś w aucie. Na parkingu. O, najlepiej to ta ekipę se znaleźć jakąś, żeby było raźniej coś powariować, czy nawet dwóch kierowców gdzieś tam się zmienić po drodze przy takiej trasie. Bo tak to niebezpiecznie, no. Się tak wydaje, no dam radę, ale w jedną stronę dojedziesz, a z powrotem może być ciężko.
Ale Wiktor, ty tam masz u siebie w regionie też jakiś zlot, co nie? Też tam będzie na... Teraz Master Trucki, później gdzieś tam koło was chyba też będzie. No Filip, 73 km to tyle, ile ja mam do Wrocławia. Nic na wariackich papierach, no pewnie za rok też będzie normalnie. Ale już widać po zgłoszeniach, że więcej ciężarówek będzie, bo nawet kurwa 600 numerów jakieś już wydrukowane, więc sprzętu będzie stało. Ja do granicy z Opolskim 30 km będziesz miał. Więc na pewno będzie co oglądać i będzie więcej sprzętu jak w zeszłym roku. Tylko tu se odkryję, parking widzę. W porządku, znajdźmy inną trasę. Jeszcze mnie tu nie było na tym zjeździe. No Baksu, ja pamiętam jak byłem u ciebie w firmie i jak dawałeś nagrody za pierwsze miejsca. A ten kubek TSN do dziś mam, no widzisz, ja też piję. Bym chętnie sobie drugi zamówił, bo już mi się uszczerbił trochę. Ale daję radę, no pić idzie z niego. To były czasy, no. Ale wtedy coś się działo, coś żyła firma wtedy z Kubany. To warto było nagradzać, no a teraz to co? Przyjdzie ktoś, kurwa, posiedzi dwa dni i do widzenia, a ten co był, to już nie ma szansy na dołączenie na pewno. Ja się w takie rzeczy nie mam zamiaru bawić, bo to jest normalnie dziecinada jakaś, kurwa. A niektórzy te wirtualne firmy to zbyt poważnie traktują. No to dobrze, że twoje relacje chociaż się nie zmieniają w moją stronę. Widzisz, teraz trochę farminga zaczęliśmy z powrotem z ekipą grać. Ktoś tam wcześniej z nami grał w farminga, teraz nie ma dostępu na granie, to się zaraz ludzie obrażają, cię wyzywają, no. Jakby to był mus przymus, że ja mam kogoś brać z widowni, bo on chce sobie pograć. Jeszcze będzie okazja pograć, no. Nie raz. Tym bardziej, że teraz dobra sytuacja właśnie tutaj w ETS-ie czy w Amerykanie, tryb konwój. Wywalone jajo. Agata opuściła skanie swoją i teraz idzie jeździć do chłopa. Paka, Fisher Trans. O. Już nie będzie. Ja tam dawno nie widziałem, no tylko... Widziałem właśnie te relacje, jakieś tam zdjęcia z tym chłopakiem, że zmienia życie swoje dla niego. I Siwona Blecharczyk też transport pierdolnęła. Że też trochę za szybkie tempo było. Przejrzała na oczy. Biało-czarna skania teraz. Nie wiem, no na Instagrama nie zaglądam jakoś tam codziennie, tylko co jakiś czas, jak mam... Nie mam co już oglądać. Nie jestem jakiś instabojem. Wczoraj mnie kolega Rafał rozwalił. Chłop 40 plus lat. TikToka se założył. Mówię, co ty kurwa, TikTokerem zostajesz? Czy córka ci założyła konto kurwa na TikToku? Co to się dzieje w ogóle w dzisiejszych czasach, no? Chyba trasę dojadę do 12. Kariera TikTokowa chyba. Nie wiem, dla mnie to jest
Dziwna aplikacja, no siedzą ludzie tam, oglądają te pierdoły. Są jakieś tam fajne, śmieszne rzeczy, ale no jakoś nie mam tej aplikacji i nie mam zamiaru póki co jej mieć. A tym bardziej coś tam dodawać. 600 km na luzie, no. No 11 godzina, co nie wiem, jeszcze może coś się stać przy tych 600 km. Pełno dzieci jest, o. Ty Snoop Dogg, weź tam może się utkaj. Bo widzę, że moderacja musi wejść na Twitcha i kolegę zdyskwalifikować. Dlaczego ja mam wersję 1.40 Caesar? Nie wiem, no sobie upgrade'uj do góry. Na Steamie prawy myszki w grach na ETS-a właściwości. Beta. Ale tam mieliśmy, nieważne, znajdę nową i tam klasę. Sobie trzeba ustawić brak. Na rundzie zjedź drugim zjazdem. Brak udziału w betach. O kurwa. Zjedź z ronda. Do widzenia, Snoop Dogg, no. Wiem, że to ty jesteś tym multikąciarz. Jak już piszesz, że zielonym manem przyjedziesz, jak ty przecież kurwa 12 lat masz, to jak ty chcesz przyjechać zielonym manem? Więc se muszę chłopa chyba sam usunąć. Ja pierdzielę, ale się ruch zrobił drogowy. Tu jest Mirek. 38 lat masz, tak no. Dobra, cześć, nara. Weź go Mirek, zautuj. Chyba twój ojciec ma 38. Gdyby był 4 lata ode mnie starszy. 3 lata, sorry. Ale ciemnica. 6 rano, proszę, dziękuję. 38 minus 30, no. Bo może masz ustawione we właściwościach 1.40 pod mody, brak musisz mieć i od razu ci się zaktualizuje. Zresztą nic. Nic nowego, te same błędy ludzie popełniają. Tak wczoraj ktoś się na Discordzie chwalił u mnie, ta? Że ma od 5 miesięcy wersję 1.38. Ciekawe, co się zmieniło w grze. Jest problem, że nie widać tego, co wcześniej ktoś pisał, ale na jednego pecha się odezwał. Ale możesz sobie dać, Mirek, tam 3 gwiazdki na czacie, użytkownicy na czacie, i możesz go wtedy wyjaśnić. Siema, panie Lucjusz. Witam, Wolocyk, dobry. Do Bordeaux. Właśnie, a tu jest Lucjusz nawet połączony, o. O kurwa! Ty, kierownica mi przestała działać. No bardzo dobra robota. Ej! Ej! Pry! Kurwa, co jest? Lol! Co to kurwa się stanęło? Zajebiście i po trasie. O kurwa. Patrz. Je po trasie, no. Kurwa, ETS się nawet zawiesił. Ale kierownica mi się zaczęła sama kalibrować teraz podczas jazdy. To tak jakbyś włączał te, kurwa, kompa. Coś się stanie na trasie, no i o, że co, że jak, i o, i teraz nawet kurwa nic nie mogę zrobić. KTS się zawiesił. Ale ktoś pisał też, że kierownica coś wariuje.
Przez tą aktualizację. Ja pierdolę, nawet się zatrzymać nie mogłem, klawiatura nic nie działało, wywaliło wszystko. Chyba będzie trzeba się wylogować. Ja pierdolę. Dlaczego? Aktualizacja Windowsa znowu? Reset może włączyć od nowa i będzie stał na kołach. Może. Chwila. Halo, halo, będzie mnie słychać? Halo, 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 czekajcie, czata muszę odpalić. Kurwa, wszystko się pozamykało. Słychać, dobra. Nie, bo dałem się wyloguj, co nie? Co za menda. Trackbooka jeszcze się nie odpaliło. Dobra, jest. Ale kurwa jazzy. Ale kierownica teraz działa, czy nie? Działasz, czy nie działasz? Dobra, szerokości, miłej roboty. Spoko, Filip. Uciekaj. Wydziel okno czatu. Tutaj też wydziel okno czatu. Ale takich jazdów to ja jeszcze nie miałem w ogóle w tej gierce. Wszystko mi się powyłączało. Bota też nie ma. Siema, Fusz Rodak. Się trackbook odpala. Co będzie z moją trasą teraz? Trackbook dalej na czerwono się świeci. Zaraz się okaże. Skania w rowie gdzieś. Zaraz załączę kompa, to se pobiorę 1.4.1. U mnie to samo było z kierownicą i musiałem na nowo sterowniki zainstalować. Ale to coś jest przez tą aktualizację. Kurwa, znowu kierownicę zażygałeś w czymś. To była taka ładna. O! Stoję! Do roboty. ...557 do celu. Kurwa fart. Teraz działa wszystko? Zaraz się okaże, coś znowu. Mówiłeś? No ale pierwszy raz taka sytuacja była, nie wiem. Jedziesz, kierownica się kalibruje. Tu się pauza włączyła, nic nie można zrobić. Jakieś kurwa dziwne wizje. Ja myślałem, że się zagapiłeś po prostu na barierki. O właśnie, czekaj, bo... Sesja nieodpalona. To Seluc już będziesz mógł wejść. Dobra. Jest. Ja tylko F9 nacisłem i się zaczęło coś dziać.
Trzymaj się lewej strony. San Sebastian i na Francję. Kurwa, żeby nic już nie było. Panie, o, jest Lucjusz połączony. No tylko, że musiałem się wylogować na chwilę. Przynajmniej OBS-a nie zamyka w ten sposób. Tak to by był restart streama znowu. Przejadę tu prosto. Przeliczam trasę. To se podkrywam coś. No ciekawe, Mirek, czy coś ci dodadzą do odkrywania, czy nie bardzo? Mi się wydaje, że będziesz miał po staremu mapę. Jest Lucjusz w Bajonie i do Bordeaux miał trasę, czyli po drodze. A tu brameczki. A tymi pojadę, bo one otwarte. Właśnie jak z save'em jest, coś się pokrzeniło? Nic. Wszystko jest gitara, panie. Tu o to chodzi, że bardziej by się pokrzanił save, jakbyś miał cofać wersję, a że cały czas była upgrade'owane do góry, czyli najpierw experimental beta, później open beta i dopiero oficjalna wersja, to z save'em się nic nie dzieje. Jakbyśmy przechodzili na 1.41 i wracasz na 1.40, to wtedy to ta, bo wtedy na czerwono pokazuje, że jest niekompatybilny zapis, bo miałeś już wyższą jednostkę save'a i wszystko elegancko śmiga. Ale coś tutaj jeszcze, jeszcze jest coś chyba niedopracowane, skoro taki jazz mi się stanął. To na pewno nie przez sterowniki, bo sterowniki to ci mogą przestać działać, jakbyś tego G-Huba używał, bo tego do G29 nikt nie powinien używać tego G-Huba, bo on jest spierdolony. Spoko, Skubany, dzięki za wsparcie, trzymaj się. Ja też do 12 tylko siedzę, no bo do pracki zapierdalam. Cześć, Kuba. Jakcik. Gdzieś tam się utopili, kurwa, jakieś dwóch mokosów gdzieś tam na Mazurach, wczoraj coś czytałem. No to wracasz mapę odkrywać. Jak jutro będę miał naprawdę, okaże się, że wolne, no to jutro farma przez pół dnia na pewno wleci. Coś tam wczoraj działaliście z Januszem chyba. What pan Lucjusz? Jaki złoty Marian.
Tak, ode mnie straż pojechała i ciągali nurków z Węgorzewa. Węgorzewa. To jest dziwna nazwa tego jeziora tam, gdzie się utopili, ale no. Trzech pojechało, dwóch nie wróciło. Wszystkie pola przygotowane pod zasiew lub jest już zasiane. No ja niestety, no jak do pracy dzisiaj idę, to nie będę wbijał tam przecież, no. Działają mody na multi. Jak se szczytujesz save'a i grę, to będą ci działać, Łukasz. Dlatego nikt się nie chce bawić w to, bo jest za dużo roboty. Ci mogę powiedzieć. Więc lepiej czekać, jak oficjalnie włączą jakąś zakładkę, że będą ci mody działać i będziesz mógł sobie mapę włączyć. Dodatkową jakąś. Zapłacono. Tak się wszyscy o te mody pytają, ale nikt na to nie zwraca uwagi, że jak ty będziesz hostem, napierdolisz sobie modów. Ciekawe, czy twój sprzęt to pociągnie, panie Łukaszu, co? Masz taki sprzęt, że ci uciągnie sesję dla 8 graczy i żeby każdy miał swoje mody? Też się na tym zastanów. Witam, gdzie kupiłeś komputer. Nie kupiłem komputera, tylko składałem komputer. Jest różnica, glamour. Cześć, Zuza. Cześć, Dudi, witam. U mnie też tak grzeje. Tomasz Antonow, co ty? Co ty musisz tam gadasz, Tomeczku? Trackbook już działa, okej, uciekam. Ja miałem na czerwono skubany. Nie wiem, może już się naprawił. Zobaczę później. Nie będę teraz gry minimalizował, bo kieruję. O, 300 sekund poleciało. Od Mirka dla Tomasza. Tu jest Francja, tu z tej strony są bramki, a ja myślałem, że dalej Hiszpania. Tu 30 mamy przecież. Może by do Polski wrócił? Może się ogarnie coś tam do Polski? Na szybkiego. Szybki rzut do Polski. Gdzieś tam się toczył lód już za mną. Żółtym manem. Siedzi mi na ogonie. Kałacha go. Chłopa wzięło na jeżdżenie manem. Tempomacik. Phoenixta. Uuu. 4 miesiące.
wspierający na Twitchu. Dziękuję bardzo panu. Coś się nie pokazało. A proszę bardzo, dziękuję bardzo. I witam pana. Ja może sprawdzę, o co tu chodzi. Chwila, moment, Lucjusz, jeszcze, kurwa, bo mnie się tu czat schował. Chyba, że się ogarnie po czasie. Cały parking odkryty, bo tu francuskie parkingi to się można trochę najeździć. Chyba żadnych przygód już nie będę miał. Dawaj 90, a nie tu mnie 8-7 dałeś. Kurwa, kalibracje kierownicy podczas jazdy, no to chyba nie wskazane. Mirek pewnie takich problemów nie ma, bo na klawiaturze gra. Prawda? Dziwne, tyle czasu już kurwa w tą gierkę grane jest na kierownicy. Teraz jakiś lelum po lelum coś gra odwaliła. Ale na szczęście dobrze, że towar nic nie uszkodzony. Chyba. O, po staremu, po 1%, czyli w miarę nawet dobrze jadę. Ale trzeba odpukać w niemalowane. To w tej gierce to jedna mała przygoda, no. Jak tam boty? Ogarnięte boty, czy nie bardzo? Jeżdżą? Trzymaj się prawej strony. Normalnie, czy dalej pod naczepy się wpierdzielają? Weno, Andrzej, zjedź tam. Niespodzianka. Trzymaj się lewej strony. Jak teraz pas zmieniam, kurwa cholerniku.
Ale tutaj mało co brakuje i zara 850 tysięcy na skani. Trochę se babka odpoczęła, bo to lekko 2 tygodnie minęły. Tak nie było jeżdżone. Do 4 pasu nie zmienię, bo mnie wyprzedza. Którą stroną się wyprzedza? Dobra. Nie ma drugiej kawy, ale jest drugi V-Power. Dzisiaj znowu grzeje, znowu 28 stopni w pokoju mam. Wczoraj to masakra, taka duchota była po południu. Z rana jakaś burza przeszła. Coś tam popadało, a po południu to już w ogóle nie było śladu nawet, że coś było. Co miało być na tych polach, to ci nie powiem, pieseł. Nie wiem. Mi tam, ja skończyłem ostatnio, jak było zasiane. Było obsiewane. Co przedwczoraj grane było. A co wczoraj tam chłopacy robili, bo wczoraj Janusz z Fuszrodem grali, to ci nie powiem. Trzymaj się lewej strony. Dzisiaj na pewno nie wbiję, ani wieczorem tak samo na farmę nie będę wchodził, bo wieczorem kukiełki co najwyżej, po robocie. Trzymaj się prawej strony. Ale jutro jak będę miał wolne, no to normalnie wbiję. Chyba, że będzie hasło, że ja mam do pracy iść, no. To niestety, to mnie nie będzie. Ale jakieś info dam. Czy idę, czy nie, czy będę, czy nie będę, się okaże. Tu Lucjusza zgubiłem, ale z tyłu siedzi. To chyba za niedługo Lucjusz powinien odbijać, albo już był się rozładować. Trzydzieści do celu. To nie tak źle. Mm-hmm.
Konwoj, konwoj, please wait. O, stream deck mi nie działa teraz. O, jaka prędkość, ty, oszalał? 97 już widziałem. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Coś się retarder popsuł. Baksu, masz jakieś mody? Gdzie? Dudi. Na trybie konwój? Ale duszno, ciężko wysiedzieć w domu. No jest, no niestety, ukrop, jak jeszcze 30+. Tutaj nie mam żadnych modów, no Dudi, co to jest? Kurwa, nie masz oficjalnie, że mody możesz mieć. To nie wiem, co to za pytanie. Mody można mieć, ale wiesz, ile to jest roboty? Jak sobie... Jak umiesz, potrafisz szukać, to są poradniki nawet na YouTubie do zrobienia modów. Na trybie konwój. Ale musisz się z tym liczyć, że albo sobie spierdolisz grę. I później reinstale jakieś formaty robić. Bo nie wiem, mi się to nie widzi. Dlatego nie wiem, lepiej poczekać, aż włączą oficjalnie opcję, że będziesz miał mody do używania. A nie drutować coś w kliencie gry. Aż takie ważne są modyfikacje, że musisz kurwa na nich jeździć? No to się nie opyla, no dlatego sobie pomyśl. I tak samo drugi raz zwracam uwagę na to, że się najwięcej osób pyta, kurwa, o te mody, czy działają, czy nie. A czy pociągnie ci twój sprzęt te mody? Jakbyś miał postawić tu sesję, 8 osób, ty jesteś hostem i nasrane modów, jak w farmingu. Wytrzyma to twój sprzęt? Druga sprawa, tak samo. Jak będzie, jak włączą, to trzymaj dokładnie. Się prawej strony, a nie, kurwa, ledwo włączyli oficjalnie konwój, już wszyscy mody, mapy, promocy by chcieli, kurwa. Zjedź w prawo. Takiego promocja, jakbyś miał hostować, to też przecież by był na pewno problem. Skręć w lewo. A na pewno jakiś wariat by się jeszcze znalazł, który grający na laptopie chciałby takie rzeczy mieć. Stój mnie tam, bo jadę. Włączą, będzie możliwość, to się normalnie coś tam doda, ale na pewno też nie będziemy jakiś pierdół dodawać. Jedyne co, to byśmy dodali tylko naczepę Adaru i wszystko. I więcej modów bym nie chciał. Jedź prosto. Na rundzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z rondy. Kierfur. Firma do odkrycia. Tu w ogóle mnie nie było. Trzy kilometry.
się Tobi, kurwa, zawiesił. O. Już czuję, że się Tobi wyłączył. O. Już nie działa. O, już kamera numeryczna działa, klawiatura. Tererą. Na rundzie zjedź drugim zjazdem. Sils mega paka. Tomasz Antonow, może sobie iść do piaskownicy, jak masz się tutaj coś wyzywać, regulamin naruszasz, także ci dziękujemy. Do skrętu w lewo. Pa, naprawił się, kurwa. Już działa. Fajna ta truckmania. Skręć w lewo. Fajnie ten Eurotrack. Marina. Do portu zajechali my. Jedź prosto. To była miła przejażdżka. Futro, dobrze, że go ukryłeś. Opieseł, nie wiem, co jeszcze chciał dołożyć. Potwierdź. O kurwa. Do wody mam wjechać tam. Roboty od grona, żeby po fikcyjnej Polsce pojeździć w konwoju tłumaczenia. Sporo, bo każdy musi sam drutować, no niestety. Ale da radę chujowi, co nie? Ja widziałem, jak to tam chłop robił, jakieś podmienianie plików, folderów, kurwa, jakiś tam robił. Właśnie. Jeszcze jedna traska będzie, ta. No ale to za dużo roboty jest. Da radę, no. Widziałem na YouTubie właśnie poradniki już porobione nawet do tego. Ale mnie wkurza to banowanie. Klikam bana, łapię dopiero po jakimś czasie. Spowolniony ten jest czat, jakiś zamulony taki. Kiedyś grałem w demo WTS-a i stwierdziłem, że to nie dla mnie. No dlatego jest demówka. Po to jest demówka Phoenixa, żeby się, nie wiem, albo się przekonasz, albo się nie przekonasz, nie? To na pewno lepszą frajdę to sprawia, jak jeździsz z kimś. Tak jak teraz jest możliwość i opcja w grze. Główny plik base trzeba zmodyfikować, no. Dlatego lepiej sobie nie robić, bo sobie ETS-a popsujesz. A ty, Lucjusz, masz towar, czy nie masz? Rynek pracy, ale coś nie za długo, bo tu jest za 20, to nawet... kurwa, bym powiedział, że maksymalnie jakieś 400 km. Z Kerfura do Rennes 331, o, takie coś byśmy sobie wzięli. 403 tu niżej, ale tu do góry pojechać. Czytałeś wyżej moje, bo ścięło mi. 31 stopni już u ciebie jest. Do dzieła. A co, jakieś plany? Co? O co Phoenixa chodzi? Tu se zajadę, se odkryję. Skręć w prawo. W porządku. Znajdźmy inną trasę. Jadę po towar. Nie, skręć do pracy Phoenixa idę. Chyba o to ci chodzi. Ja mam drugie zmiany aktualnie, więc nie mogę za dużo siedzieć. Więc akurat jeszcze obiad zjeść. Na rundzie zjedź drugim zjazdem. Ta, widzę też właśnie, też mówiłem o tym, że są nożyczki, czyli już nawet YouTube podpierdolił od Twitcha, że można klipy robić, no. Ciekawe, gdzie one się zapisują też. Zjedź z ronda. Coraz więcej rzeczy z Twitcha podpierdzielane przez YouTube'a jest, no. Nie wiem, po co ja na tym rondzie kółka kręciłem, ale dobra. Akurat Kerfur, który jest nieodkryty, to elegancko. Złodzieje, no. Zaraz zobaczysz, zamiast już jeszcze na YouTubie będziesz miał kategorię Swimming Pool.
i te bicze, i też będą jakieś koleżanki streamować z basenu na YouTubie. Skręć w prawo. Ale ogólnie YouTube tak się spierdzielił, że... Jesteś u celu. Szkoda szczępić ryja. Tak nawet nie potrafi jakoś powiadomień wysyłać normalnie. Ale na Twitchu to sama sytuacja jest. Tym bardziej, że no tak jak ostatnio mówiłem, za dużo osób streamuje. Później te algorytmy szaleją, a teraz każdy może, co nie? Przecież no trochę sprzętu, a później się tyle ludzi odpala. Konkurencji tyle jest. Dobra, jeszcze Lucjusz się podepnie. Już ma, to lecimy, bo szkoda czasu, jest za 20. Skręć w prawo. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. A ty tam, Zamsu, żadnych vlogów chyba coś przestałeś nagrywać, coś? Już żadnych powiadomień też nie dostawałem. Czy coś tam dodajesz na swój kanał ten rolniczy? Jedź prosto. Wow, wow, wow. Czy aktualnie przerwa? Pewnie o 9 coś Joker dodał. Trzeba później będzie w robocie obejrzeć. Co tam się dzieje? Nie mam czasu jakoś i zapomniałem kamerę brać, no. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Gorąco w tej opasce na głowie. No jeszcze przy takich temperaturach, co teraz tam u ciebie są. Teraz też gorąco, ale coś tak ostatnimi dniami to jakieś burze też przechodzą, no. Wczoraj to jakoś minęło nas wieczorem. Ale tak elegancko, jak wracałem do domu i w oddali jak na parza pierunami. Ale do domu przylazłem, patrzyłem na ten... na tą stronkę Windy. To tam w okolicach Zgorzelec, Bolesławiec, Lwówek Śląski, tam naparzało. W samych gaciach trzeba robić. No ale jak się kurzy tam, kurwa, łapy ładnie miałeś czarne tam. Jeszcze z kluczem takie zdjęcie. Kurwa, chcesz się podrapać, bo swędzi. To jest najgorsze, kurwa, jak taki czarny czy na bizonie siedzi. Kurwa, trzeba się przyzwyczaić do tego. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Cały czarny byłem, o. Zjedź w prawo. Później idziesz się ogarnąć, kurwa, leje się normalnie, sadza. Zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z rowna. A ile tych much w kabinie? A tylko te bąki gryzą? Czy nie gryzą, Zamsus? No. To wy tam na dwa kombajny śmigacie, czy ty... Czy jak to ty tam... Czy u kogoś to robisz?
Siema, Hansy. Nie stało się. Oh shit, coś się spierdoliły, powiadomienia nawet się nie pokazują. Na rundzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. West, dziękuję za subiksa. Tamten gościu ma klasa 108, taki Marek, jeździ bizonem i ja drugim bizonem. To tym jeździsz, co jest do sprzedania? Czy to jakiś inny bizon? O kurwa. Co to wpadło? Nawet nie wiem, nie widzę. Siema West. Wszystko przez tego restarta. Tamten do sprzedania to stoi, a bizonik. Jeszcze trochę i u celu. Ale już więcej nie będziemy luz już brać, bo to już jest za 10. Tak żeby do 12 skończyć, ja się będę zbierał do roboty. Syn tego gościa kosił nim zawsze, ale teraz buduje dom i sprzedaje tego bizona. Na weekend będzie okazja, to se polatamy. Też tam na farmę też muszę wbić, coś zobaczyć. Teraz nawet taka ochota, chętka wróciła na tą farmę. Nowa mapa, coś się dzieje, to od razu chce się grać. Ale na ciężarówki bijemy, może następnym razem w Ameryce się spotkamy, bo tu dzisiaj Europa, next time w Ameryce coś pojeździmy, a dzisiaj na miasto pojadę nad wodę, może przejadę się, zobaczę jak tam do czasu, to na pewno piesę, no. Ale na razie jakoś się nie nudzi farma, no jest co robić tam. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Event na pewno, no właśnie tego eventa by włączyli, jakiegoś tego ziemniaka zjedź wozić. W prawo. To by było ciekawie, no. Powinien się ukazać, jak dla mnie pewnie we wtorek się ukaże ten event. Skoro teraz dzisiaj włączyli już ETS-a, oficjalną wersję. Trzymaj się lewej strony. To we wtorek event. Chyba, że DLC będą teraz aktywować Wyoming do Amerykana. Kartofla wozić do Maka na frytki, no. Nawet Mirek ostatnio stwierdził, bo jakiś dzień frytek był. Wczoraj czy przedwczoraj właśnie. Że jeszcze ten event nie włączony, a normalnie mieliśmy dzień frytek. Zobaczymy, no, we wtorek był dokładnie, o. Się poczeka, się zobaczy, co te SCS-y tam dadzą.
Od babcia już 850 tysięcy na zegarze. Lecą kilometry, lecą. Siema, lubieskanie. Trzymaj się prawej strony. Trzymam się. Sto siedem kilometrów. Także ugi bugi life nie był długi, ale i tak prawie dwie godzinki już. Jak na moje standardy to krótko, co nie? A będzie więcej czasu, to teraz na pewno znowu bym przykampił na farmie. Paręnaście godzin, jakąś szychtę machnął. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Jakieś wchodzenie na dwie godziny to mnie nie interesuje, no. Się nic tam nie zrobi. Abym pograł, ale neta nie mam w kompie. Bo gdzieś tam była burza była. Co i nie ma internetu. I prądu nie ma. Się coś, jakiś zakręt się odkrył. Jeszcze trochę i będzie 100% mapy. Hehehe. Za rok, może dwa. Się rozpędziła skaniucha. O, tutaj se śmignę górą. Se odkryję. Ale tam mieliśmy, nieważne, znajdę nową trasę. Na parking kiedy indziej się zajedzie. Dobrze, jest internet w telefonie. O. To może sobie z telefonu internet wysłać na komputer. Przecież. Trzymaj się prawej strony. Tylko musisz się podpiąć, żeby prąd był cały czas w telefonie, bo to chwila, moment i zaraz ci zje baterię. No bardzo dobra robota. Bardzo dobra robota. Nawet nie widzę, co to się dzieje, bo coś się kurwa zamuliły wtyczki. Ale tu zawijasy do odkrywania, u matko. Zapomniałem, lecę aktualizować grę. O. O, jeszcze aktualizacja chce ściągnąć. Chociaż mi się jakoś zbytnio nie pobierało, bo wszystko było na open becie pobierane aktualnie. No teraz tylko zmieniłem wersję, brak anuluj, brak udziału w betach i jakoś chyba nic nie było. Amerykus. Siema, Amerykus. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Dobra.
Dobra, zbliżamy się do firmy. Zjedź w prawo. Wolniej, Andrzej, wolniej. O, rondo bym se odkrył. To se pojeździmy w kółecko. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. Rundka na rondzie. Jeszcze chwilę czasu mamy. Zjedź z ronda. Obliczenie nowej trasy. A ja se odkryję przy okazji. Ile? 11 giga? Na rondzie zjedź czwartym zjazdem. O matko, 11 giga? Łop zablokował drogę, żeby mnie tam nikt się nie wpierdzielił przed maskę. 3 godziny i będziesz miał... Wow. 11 giga. Zjedź z ronda. Dobra. Tutaj widzę też wiocha nieodkryta. Trzeba będzie pojeździć, podkrywać. Ale to nie dzisiaj, bo dzisiaj nie ma czasu. Ale na pewno to zrobię. Garaż kupiony chyba, ale nie powiększony. Można Trzymaj z tobą pograć? Strony. Można, ale już nie dzisiaj, panie kolego. Następnym razem. Gdzie zjedź trzecim zjazdem. Dzisiaj to ja już będę kończył za chwilę, jak towar oddam. Bo się zwijam do pracy, rodacy. Zjedź z ronda. Dudki się same nie zarobią. Przygotuj się do skrętu w lewo. Dawaj zielone. Cieka, miłego dnia, życzę wszystkim, do następnego. Cześć Mirek, siemanko. Gdzie kierownik pracuje? Nie twoja sprawa, Bambo. Pracy pracuje. Skręć w lewo. To ty myślałeś, zadanie, że co? Zadanie wykonane. Odmeldowuje się. Cyk, pyk, fuch. Gdzie tu jest towar oddania? Tam, z tamtej strony. Mirek ucieka. Mirek i tak w pracy jest. Bambo w Afryce mieszka. Nie twoja sprawa, Bambo. Nie, poranek Kojota, taki film był. Co jest za tymi drzwiami? Tam jest Rambo. A kto to jest Rambo? Nie twoja sprawa, Bambo. Kręć kurwa. Krzywo. Też to mi nie idzie, dawno nie jeździłem. Z prawy żem wyszedł. O, dobra, zaparkowane. Nie mam czasu na dłubanie. Nie wiem, czy Lucjusz też tutaj ma? Czy mam mu odjechać, żeby nie przeszkadzać? Czy gdzieś obok? Może odjadę, by koledze nie przeszkadzać, chociaż już chyba kolega uciekł. Niepołączony, no dobra. To se mogę stąd wyjechać. I stanę sobie gdzieś tutaj, akurat godzina 12. Równo. Okno zamknij. Światła. Zapłon.
Ręczny jest. Dobra, ja dziękuję. Dziękuję również, Lucjusz. Ciema, Kacper Wach, i uciekam do pracy, no niestety. Następnym razem widzimy się w Ameryce, jak coś. Albo na farmie. Szybciej będzie. A tymczasem uciekam, do zobaczenia. Jeszcze raz. Anioł Pański. I na chła. Watch me.